Słuchajcie, ja bez mojego mikrofonu czuję się jak bez ręki, dlatego trzymam kawę, żeby poczuć się bardziej swojo i zaczynam. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj zapraszam na inspirację października. Dodam tylko, że wspomniana wcześniej kawa jest kawą bezkofeinową i dzisiaj mija dokładnie 4 tygodnie, w sumie wczoraj minęło 4 tygodnie, odkąd jestem całkowicie bezkofeinowa. To pewnie się zmieni, zanim ten odcinek ujrzy światło dzienne, ale tak chciałam do tego nawiązać, bo w ogóle będę o tym dzisiaj mówić. Mamy dosyć pochmurny dzień, jest jesiennie, ale jest też pięknie, bo nie ma nic wspanialszego i to będzie moja pierwsza inspiracja. Ja powiem Wam szczerze, uwielbiam z taką świeżością podchodzić do tych nagrań, bo zawsze w trakcie dzielenia się inspiracjami przychodzi mi do głowy tysiąc innych rzeczy, które mam do powiedzenia. Bardzo lubię tę serię, jestem za nią mega wdzięczna i na pewno będzie ona z nami w nowym roku, może w trochę innej wersji. Też w zeszłym miesiącu, przez to, że byłam chora, to trochę mój grafik się rozjechał pracowy przez ponad 2 tygodnie, tak z 2,5, czułam się naprawdę źle. To nie zdarzyło mi się to nigdy w życiu moim całym dorosłym. Więc to było dziwne i zrobiłam dla Was takie inspiracje w formie daily vloga, także to była troszeczkę inna forma, ale jednak ja lubię sobie usiąść, ja lubię sobie pogadać, więc myślę, że trochę czasu tutaj spędzimy. No i tak, moją pierwszą inspiracją myślę, że jest w ogóle jesień i są jesienne kolory. Ja uwielbiam te pory roku. Uważam, że jesień w tym roku nas absolutnie rozpieszcza w naszym kraju. Ja doświadczyłam tylu wspaniałych spacerów po lasach, parkach. Mnie to po prostu wzrusza, w sensie połączenie tych kolorów z tą też gęstością, intensywnością przez liście i na drzewach, i te na ziemi, i jeszcze ze słońcem w wersji idealnej, to jest dla mnie coś, co porusza mnie tak, że nie umiem tego opisać. Nie wiem, czy to jest powszechne, ale na mnie to działa jakoś niesamowicie magicznie. Także jeżeli jeszcze macie wokół siebie liście na drzewach i kolory, to skorzystajcie z tego. W sensie nawet jeżeli ich nie ma, to też korzystajcie, bo jakby przez resztę roku też trzeba jakoś funkcjonować i wychodzić na dwór. Ale myślę, że jest to po prostu niesamowite doświadczenie. Coś tak prostego. No, pierwsza inspiracja miesiąca. Generalnie będzie dzisiaj bardzo dużo o jedzeniu. Szoker. Sporo o zdrowiu, o jedzeniu w kontekście zdrowia. Będzie też sporo filmowo. No generalnie mam tych inspiracji milion, więc lecimy. Ja tylko napiję się łyczka. Zacznę od filmów, słuchajcie. Mam tutaj oczywiście mojego asystenta. Niestety PS jest takie, PS na początku filmu jest takie, że nie mam mikrofonu, dlatego że się przed chwilą zepsuły moje mikrofony, więc muszę sobie zamówić nowe. Przy zeszłotygodniowym filmie już była z nimi awaria i myślałam, że po prostu coś tam się rozładowało. Okazało się, że chyba one po prostu miały wtedy ostatnie tchnienie, więc dziękujemy im za to, że wytrzymały poprzedni film. Ale tutaj mam nadzieję, że będzie git. Zaczynamy od filmów. I film numer 1, one nie są w kolejności od najfajniejszego oczywiście, ale film, o którym powiem Wam w pierwszej kolejności, to jest film Kulej. Opis z filmu webu brzmi: historia boksera legendy, podwójnego mistrza Europy oraz 8-krotnego mistrza Polski, który nigdy nie leżał na deskach i jako jedyny wywalczył 2 złote medale olimpijskie. Reżyserem jest Ksawery Żuławski, rok 1824, jest to nowy film, jest to polski film. W roli głównej Tomasz Włosok i w roli też bardzo ważnej, nie wiem, czy to jest jako pierwszoplanowa rola, ale to jest jego żona, i grają Michalina Olszańska, jego żona, żona oczywiście bohatera, mam na myśli tutaj właśnie Jerzego Kuleja. Ja powiem szczerze, jako że urodziłam się znacznie później niż tyczyła się jego historia, nie wiedziałam o nim zbyt dużo. Nie przeszkodziło to w tym, by mieć niesamowitą przyjemność z oglądania tego filmu. Jestem tym filmem naprawdę zachwycona. Jest to długi film, który trwał prawie 2,5 godziny. Ostatnio krytykowałam to, że filmy są ostatnimi czasy po prostu troszeczkę za długie. Tutaj powiem Wam, że absolutnie ani przez sekundę mi się ten film nie dłużył. Jest to film absolutnie kompletny. Jest to film, gdzie na każdej płaszczyźnie ja czułam, że nie mam się do czego przyczepić. Jest to film, który ja w pierwszej chwili podsumowałam jako film światowy. Taki film, który można by wysłać wszędzie i stwierdzić, że jest to naprawdę na światowym poziomie film pełen klasy, niesamowity poziom aktorstwa, niesamowity poziom opowiadania historii, kostiumy, muzyka, scenariusz, zdjęcia, jakby pod każdym względem ten film był z mojej perspektywy
zachwycających. Historia była bardzo interesująco opowiedziana i był to też bardzo ciekawy z mojej perspektywy wgląd w rzeczywistość Polski, oczywiście pewnego wycinka naszego kraju lat 60. Film świetny, bardzo, bardzo polecam iść na niego do kina. Kolejny film, również fantastyczny, jest to film Wybraniec. Nazwałam go film Trump, ale to nie jest film Trump, to jest film The Apprentice. Wybraniec jest to film o Donaldzie Trumpie. Opis filmu brzmi: wpływowy adwokat Roy Cohn bierze pod swoje skrzydła młodego biznesmena i uczy go, jak za pomocą wszystkich, nawet najbardziej wyrachowanych metod, grać o najwyższą stawkę i osiągać upragnione cele. Powiem wam szczerze, że te opisy z filmu zrobiły się ostatnio jakieś lepsze, bo przeczytałam już drugi i nie ma cringe'u, także super. Reżyserem jest Ali Abbasi, rok 2024, USA, premiera nieprzypadkowa, mamy w tym momencie wybory w Stanach, więc mocny temat, aktualny temat. I tutaj fantastyczna główna rola Sebastiana Stana, to jest w ogóle aktor, którego ja znam sprzed tysiąca lat z Plotkary, grał tam chyba właśnie też Sebastiana, nie? Dajcie znać. Taką mniejszą rolę męską, niezbyt pozytywną, i Jeremy Strong w roli Roya Cohna, po prostu rola życia, w sensie obie te role uważam naprawdę fantastyczne. Film bardzo mi się podobał, znowu świetnie, bardzo ciekawie powiedziana historia, aktorsko wybitnie, kostiumowo wybitnie, cudownie nas przenosi do innego świata, w kontekście wyborów, w kontekście tego, co dzieje się w polityce, w kontekście tego, jak możemy obserwować Donalda Trumpa, nie wiem, jako polityka, ale też jako biznesmena w ostatnich latach, oczywiście na światową skalę. Ja oglądałam też serial na jego temat, dokumentalny na Netflixie, bardzo wam polecam, to też daje fajny wgląd w jego życie, ale właśnie teraz, kiedy znamy go z poszczególnych zachowań jako prezydenta, czy zachowań w kampanii, czy różnych jego strategii i wypowiedzi, obejrzenie historii, która pokazuje genezę tego, jak ten człowiek został stworzony, bo poznajemy Donalda w momencie, kiedy jest dosyć niewinnym, naiwnym, początkującym biznesmenem i on tam przychodzi niesamowitą transformację w tę osobę, którą właśnie możemy kojarzyć dzisiaj. Cała ta historia i docieranie do tego było dla mnie naprawdę fascynujące i ten film mnie bardzo, bardzo, bardzo zaciekawił, także ja wam serdecznie polecam, polecam wszystkim. I trzeci film, o którym chciałabym powiedzieć, to jest film polski również. Reżyserką jest Monika Majorek, 2024 rok. Obejrzałam go w ramach Warszawskiego Festiwalu Filmowego. I jest to film Innego końca nie będzie. Opis to: matka wraz z trójką dzieci próbują ułożyć sobie życie po samobójczej śmierci ojca. Bardzo ciężki film, bardzo trudny film. Uważam, że byłoby super, gdyby trafił do szerszej publiczności. Jest to film dotykający oczywiście kwestii śmierci samobójczej, ale też żałoby, bardzo trudnej dynamiki rodzinnej, zagrany po prostu niesamowicie przez wszystkich. Tam z najbardziej znanych osób mamy Agatę Kuleszę czy Bartka Topę, ale cała obsada młoda jest bardzo, bardzo, bardzo dobra. Też nie pamiętam już nazwisk tych aktorów. Trudny film, ciężki film, ale jeżeli tego typu tematyka jest czymś, na co jesteście gotowi, to myślę, że warto. Dobra, ale teraz już będzie trochę lżej. Były dwa polskie filmy, więc zacznę nasz kącik kulinarny też od wątku polskiego. Jak wiecie, bardzo lubię moje mniej lub bardziej płynne przejścia. Pierwsze moje odkrycie restauracyjne to było Bistro Spatif. W miejscu, gdzie wcześniej, jakiś czas temu, przez lata w sumie było Peaches, właśnie w klubie Spatif, powstało Bistro Spatif, czyli nowoczesna kuchnia warszawska inspirowana wieloma kulturami. Przede wszystkim tutaj chodzi o kultury, które współtworzyły Warszawę. Przeróżne kultury, które miały wpływ na to, jak kształtowało się nasze miasto i też jak kształtowała się gastronomia naszego miasta. Także mamy tutaj kulturę litewską, białoruską, tatarską, ukraińską, litewską i wiele, wiele innych. Jest to generalnie kuchnia fokusująca się na chlebie i ziemniaku, więc myślę, że nie jedna osoba, która mnie ogląda, będzie zachwycona, bo to są ulubieńcy tłumów. Natomiast ja bym, powiem szczerze, raczej nie powiedziała, że to jest mój numer jeden, jeśli chodzi o typy produktów jedzeniowych. Niemniej naprawdę ta restauracja jest przepyszna i teraz jak myślę sobie na spontanie, to numer jeden leniwe aszkenazyjskie, coś niesamowitego, bardzo wiele potraw w Bistro Spatif. Łączy ze sobą smak wytrawny i słodki, w sensie dania są wytrawne, w cudzysłowie obiadowe, ale mają słodkie elementy, takie jak suszone owoce, cynamon, czy nie wiem co, wanilię na przykład, czy orzechy wszelakie.
tak teraz wspominając mój wieczór w Bistro Spati, właśnie myślę o gratę z dyni, albo myślę o bakłażanie pod taką słodkawą, bakaliową kruszonką, czy właśnie o leniwych aszkenazyjskich, które były po prostu fantastyczne i one były gdzieś w połowie między wytrawnymi a słodkimi leniwymi, bo po co wybierać? Też fantastyczna obsługa, jestem zachwycona i na pewno tam niebawem wrócę. Kolejne miejsce to jest Ahan, czyli autentyczna kuchnia tajska. Ja kiedyś słyszałam o tej restauracji od Macieja Je. Ona kiedyś była na placu Unii Lubelskiej i byłam tam na Saskiej Kępie i naprawdę czułam się jak w Tajlandii. Nie były to wasze typowe dania pod tytułem pad thai, i bo tam pad thai właśnie specjalnie nie ma, bo pad thai generalnie przez osoby, które interesują się kuchnią tajską, uważany jest za wcale nie taką tajską rzecz, że ponoć kiedy promowano kulturę tajską za granicą, to wybrano pad thai po to, żeby po prostu najprościej wypromować jakieś danie tajskie. Dajcie znać, jeżeli dobrze, czy dobrze opowiedziałam tę historię. Ale tak, to stało się, taki towar, stało się takim towarem eksportowym, a generalnie kuchnia tajska ma znacznie, znacznie więcej zaoferowania, szczególnie, że ma przeróżne rejony, które cechują się zupełnie innymi smakami, połączeniami i daniami, więc tam nie ma pad thaja, ale są przecudowne, przecudowne dania, gdzie curry jest chyba jedno, a nam też się kojarzy właśnie curry z kuchnią tajską jako kolejny reprezentant. Tutaj jest zupełnie inaczej, naprawdę ja jestem zachwycona. Jeśli chodzi o, kurczę, właśnie nie sprawdziłam tego, byłam wczoraj, słuchajcie, na zupie pho, już Wam za chwilę powiem. Toan pho. Toan pho na Chmielnej w Warszawie, ponoć najbardziej autentyczne, klasyczne miejsce, jeśli chodzi o kuchnię wietnamską. Byłam, sprawdziłam, było pyszne, poleciła mi to bardzo ważna i znająca się dla mnie na rzeczy osoba, więc ja jestem zachwycona. Następnie mam restaurację Le Braci, w której byłam po raz pierwszy, chociaż słyszałam o niej od wielu, wielu lat. Byłam tam z moją przyjaciółką i każda rzecz, którą zamówiłyśmy, była po prostu prze wspaniała. Byłam trochę sceptyczna, ponieważ ja nie jestem jakąś taką ogromną fanką kuchni włoskiej, w takim znaczeniu, że rzadko chodzę na samą pizzę albo na makaron, a tam właśnie jeśli chodzi o przeróżne przystawki, dodatki i dania główne, mamy niesamowite pole do popisu i wcale nie są to dania mączne czy makaronowe, także oczywiście jest też cała sekcja makaronów, ale my jadłyśmy akurat zupełnie inne rzeczy i wszystko było po prostu fantastyczne, jakościowe, świeże, cudowne. Może bardziej na specjalną okazję, ale właśnie ja z moją przyjaciółką Justyną robimy sobie takie wykwintne kolacje w Warszawie raz na kilka miesięcy i tutaj Wam bardzo, 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 bardzo polecam. Jeszcze z warszawskich rzeczy chciałam Wam tylko powiedzieć o moim odkryciu takim delikatesowym, a mianowicie pieczone orzechy. I to jest totalnie coś, co możecie zrobić sami. Ja grilluję orzechy na potęgę i jem je praktycznie codziennie. Natomiast kupiłam któregoś dnia w Samie pieczone migdały blanszowane, pieczone z przyprawami i z truflą, to chyba z solą i z truflą. Coś po prostu genialnego. Jeśli lubicie trufle, to jest po prostu hit. A z drugiej strony byłam w Być Może i tam widziałam bardzo podobne orzechy, też wyglądające bardzo podobnie. Ja tylko wziąłam tym razem smak z cytryną, czy tam ze skórką cytryny i z pieprzem i były też fantastyczne i może zrobię sama któregoś razu. Dobra, jeszcze mam do Was jedną polecajkę restauracyjną, tym razem z mojej kochanej Łodzi rodzinnej. Otworzyło się nowe miejsce, które nazywa się Ori Łódź. Jest to miejsce, którego właścicielami są też twórcy Ato Ramen i Ato Sushi, dosyć kultowe miejsce w ogóle na skalę Polski. I Ori Łódź to jest miejsce z maczą. Nie dość, że napijecie się pysznej, naprawdę pysznej maczy w pięknej ceramice. Miejsce jest w ogóle bardzo estetyczne, obsługa jest przemiła. To mają tam też słodkości za dnia, mają tam pączki. Ja byłam, słuchajcie, ostatnią osobą, która zamówi pączka. A tam nie tylko są pączki, są różne rzeczy. Ja bym była ostatnią osobą, która zje pączka. Natomiast jak usłyszałam, że mój brat go zamawia, dlatego że dostał wiele rekomendacji, jest to pączek z miso i z nori. Myślałam sobie, okej, pączek ze słonymi dodatkami, idę w to. Wziąłam gryza, przepadłam. Naprawdę coś przepysznego, więc całe to miejsce bardzo polecam. I ja tam muszę wrócić, dlatego że oni wieczorem mają też taką kartę kolacyjną, talerzykową. I z przyjemnością to przetestuję. Zostając w temacie jedzeniowym, ale już wychodząc z klimatu restauracyjnego, powiedziałam o maczy, ale co ciekawe i co ważne, właśnie dla mnie ten miesiąc był miesiącem no prawie całkowicie bez kawki. Także polecam serdecznie życie na decafie, polecam sobie przetestować nie picie kawy przez jakiś czas, bo to jest bardzo ciekawy eksperyment. Dla mnie jest to przede wszystkim o tym, że mój poziom energii jest w miarę jednostajny przez cały dzień. Nie czuję, że mnie po prostu tak
wiecie, nosi raz, raz na dopalaczu, a raz po prostu jakiś kompletny zjazd. Więc ja robiłam sobie bardzo dużo kaw bezkofeinowych też w ostatnim czasie. Mam taki patent na dodawanie sobie kardamonu do kawy, ale słuchajcie, zrobiłam to w taki sposób, że włożyłam jedno ziarenko kardamonu do mielenia mojej kawy w moim ekspresie DeLonghi, który wam pokazywałam w ostatnim vlogu. W ogóle jestem fanką tego ekspresu, powiem wam szczerze, teraz też właśnie piję taką kawę decafa z kardamonem. Że niestety, odkąd właśnie mam ekspres, jak to mówię, na klik, to za wiele innych kaw nie przygotowałam w swoim repertuarze w ostatnim czasie, ale właśnie ten patent z jednym ziarenkiem kardamonu jest moim zdaniem świetny i on nam fantastycznie podbija smak kawy, no bo jednak, umówmy się, takie mocniej palone ziarna do ekspresu, no właśnie, nie są aż tak wielosmakowe jak taki przelew, gdzie możemy sobie wyczuć przeróżne jakieś tam owocowe, kwiatowe nuty i większe niuanse, więc ja lubię sobie tam dorzucić tego kardamonu. No i też kardamon ogólnie sprawia, że trochę nam to rekompensuje ten brak kofeiny. Ja tak przynajmniej mam. Jest to też niesamowity walor smakowy. Także to będzie inspiracja numer jeden. Dalej, jeśli chodzi o napoje, po które sięgałam w tym miesiącu, to na pewno będzie to napar zdrowia. Gdzieś go przemyciłam w ostatnim filmie, ale jest to napar, który naprawdę postawił mnie na nogi i ja też czuję znowu od dwóch dni, że troszeczkę budzę się z lekkim bólem gardła i od razu wyjeżdża ten zestaw, także dziękuję mojej Karo za to, że przywiozła mi ten arsenał ziół. Jest to mieszanka bez malina, lipa, goździk. Wrzucamy po łyżce lipy, maliny i bzu. I dwa goździki. Zagotowujemy, odstawiamy na 10 minut i po 10 minutach dajemy łyżkę miodu i pół cytryny, w sensie soku z półki cytryny. I naprawdę jest to fantastyczna mieszanka. Mówi się, że warto to pić na noc. Ona jest generalnie taka sprawiająca, że się pocimy, więc to przygotujcie się na taki efekt, ale naprawdę to działa. Kolejna rzecz, która mnie wsparła w tym czasie, o Jezu, strasznie mnie boli gardło. Teraz jak mówię, mam poczucie, że jednak taka ilość powiedzianych słów na lekki ból gardła rano jest dosyć dużym wyzwaniem, ale to, co mnie wsparło na pewno w tym okresie chorowania, ale też dalej w tym czasie przejściowym, w tym czasie jesiennym, który jest dla nas mimo wszystko wymagający, to są rosołki. Ja o bulionach kolagenowych słyszałam od lat. Będąc w Stanach, to był już trend wiele, wiele lat temu, kiedy jeździłam do Kalifornii, moja lekarka medycyny chińskiej zachęcała mnie do tego, żeby pić buliony kolagenowe. Ja gdzieś tam się mocno wstrzymywałam z tym, natomiast jakiś czas temu stwierdziłam, że spróbuję, stwierdziłam, że się skuszę, stwierdziłam, że potrzebuję zadbać o swoje zdrowie i odkryłam najwspanialsze źródło do tego, żeby takie buliony sobie sprawiać i są to rosołki, jak ja to nazywam, polskiej nowej marki Mother of God. Ja jestem zachwycona tym, co dziewczyny tworzą. Na stronie jest pięknie napisane, że rosół kolagenowy wspomaga zdrowie jelit poprzez dostarczanie kolagenu i aminokwasów, które wspierają regenerację błony śluzowej, uszczelniają ściany jelit i redukują stany zapalne. To są długo gotowane, wolno gotowane rosoły na jakościowych składnikach. Możecie sobie oczywiście wybrać taki, który wam będzie odpowiadał, bo tam mają różne wersje. Jest też oczywiście wersja wegetariańska. Ja uważam, że są przepyszne w smaku, nawet ten, który jest bez soli i są niesamowitym wsparciem dla naszego zdrowia. Nie bez powodu jest to no, taka medycyna naszych babci, która działała i działa od wielu, wielu pokoleń i ja jestem po prostu fanką i niejednokrotnie piłam na przykład taki rosół właśnie zamiast kawy i mam wrażenie, że jest to po prostu jakiś balsam dla mojej duszy i ciała. Inna rzecz, która też jest lecznicza, ale już nie od polskiej babci, tylko od na przykład hinduskiej babci, jest to kichari. Przepis na kichari znajdziecie w food vlogu jesiennym oraz w moim foodbooku 2.0 i jest to taka prozdrowotna potrawka ajurwedyjska. Zgodnie z zasadami ajurwedy, kichari jest leczniczą dietą, najzdrowszą potrawą dla ciała i ducha. Jest nieodłącznym elementem panchakarmy, czyli ajurwedyjskiego detoksu mającego na celu uzdrowienie zarówno fizyczne, jak i mentalne. I na końcu napisałam sobie przepis we vlogu. Tak. Ale generalnie jest to taki klej ryżowo-soczewicowy. Przez to, że nie jest to sam ryż, więc nie jest to congee, to mamy więcej białka, bo dajemy tam więcej soczewicy. Jest to przepyszne, kremowe,
aromatyczne, tłuściutkie. Możecie dać do tego milion różnych dodatków. Może nie milion. Prostota opłaca się w życiu. Ale jest to wspaniałe, jest to naprawdę jak taki balsam i ukojenie, coś, co się bardzo lekko trawi, ale jednocześnie zawiera piękne i ważne wartości odżywcze. No a co najistotniejsze, jest po prostu przepyszne. Idę się wykasłać, bo nie jest dobrze. I jeszcze ciekawostka jest taka, to co możecie sobie dodać na przykład do waszego kiczari na górę, na wasze dodatki, to jest jakiś zdrowy olej i moim odkryciem w tym miesiącu był olej z gorczycy, bo miałam zapasy z olini, które praktycznie całe mi się skończyły i został mi ten olej i z ciekawością stwierdziłam, że dobra, to sobie go wypróbuję, trochę też nie miałam alternatywy i byłam zachwycona, jest przepyszny, jest delikatny, ale też bardzo fajnie nam podbija ten smak. Olej z gorczycy, no to gorczyca to jest to, z czego robi się musztardę, więc jakby ja czułam, że to mi zasmakuje, też w ogóle olej z gorczycy jest dosyć popularny w kuchni indyjskiej, więc to się bardzo fajnie łączy z naszym kichari. No jest źródłem bardzo zdrowych tłuszczy. Informacja jest taka, że do końca listopada macie z kodem KARO 15% zniżki w Olinii, więc myślę, że warto skorzystać, bo rzadko kiedy jest taki wysoki rabat. I co? Linki do wszystkiego są oczywiście w opisie. Lecimy dalej, moi mili, moim kolejnym odkryciem. To jest może trochę zabawne. Jest gęsie jajko. Byłam w moim ulubionym warzywniaku i usłyszałam, że są dzisiaj świeżutkie gęsie jaja. Gęsie jajo generalnie jest takie. Normalne jajko jest takie. Więc gęsie jajko jest ponad 2 razy większe. Stwierdziłam, że się skuszę. Przetestowałam i jestem zachwycona. Gęsie jajo, słuchajcie, zawiera 20 gramów białka. Mówi się, że im bardziej, ja tak słyszałam kiedyś, że w ogóle im bardziej żółte jest żółtko i jajko, tym lepsze, świeższe, zdrowsze, więc to jajko jest mega żółte. To jajko jest też bardziej tłuste, ale przede wszystkim to białko. Jakby omlet z tego jaja to było coś niesamowitego. W ogóle przepyszny, kremowy. Ja nie wiem, jak jest z dostępnością gęsich jaj, ale jeżeli kiedykolwiek zobaczycie na jakimś targu, bazarku, to naprawdę Wam serdecznie polecam, bo pod kątem wartości odżywczych i właśnie zapewnienia sobie od rana wysokiej ilości białka, dla nich był to totalny hit. A jeśli mowa jeszcze o bazarkach i właśnie warzywach i dostawcach, to moim odkryciem, które jest w sumie późnym odkryciem, jest takie miejsce, które się nazywa Dobrzyńskie Warzywa. Jest to gospodarstwo pod Warszawą, które działa na takiej zasadzie, że możecie na wiosnę zapisać się do ich subskrypcji, wybrać też swoje preferencje jedzeniowe i oni w ten sposób sadzą, żeby produkować tyle warzyw, ile rzeczywiście im się sprzeda, czyli tak, żeby nie było żadnych strat. I uważam, że to jest wspaniałe, bo potem Wy, wykupując taką subskrypcję, co miesiąc dostajecie to, co wyhodowała ziemia, to, co jest akurat w sezonie i to, co przyszło do Was od lokalnego dostawcy, prosto nie chciałeś pod Wasze drzwi, no po prostu odbieracie sobie taką przygotowaną specjalnie dla Was paczkę. I mówię o tym teraz, bo uważam, że to jest adres, o którym warto pamiętać. Coś, co warto sobie zapisać, dlatego, że ja na przykład bardzo chętnie na wiosnę sobie to zrobię i nie chciałabym, żeby mi to umknęło. I na sam koniec, może nie olej, ale olejek, i w dodatku olejek w specyficznej formie, bo jest to olejek, słuchajcie, z oregano, ale w formie kapsułki, w formie suplementu. I to było moje duże odkrycie. Olej z oregano jest cudowny, jeśli chodzi o zadbanie o nasze zdrowie. Używa się go do leczenia gorączki, wymiotów, nudności, łagodzi problemy z oddychaniem, wszelkiego rodzaju bóle, niestrawności, czy nawet reumatyzm, generalnie wszystko. Więc olej z oregano jest dobry na wszystko. Ja go bardzo lubię, ale dość trudno się go stosuje, bo on jest bardzo intensywny. Muszę sobie go dać na łyżeczkę, ale mam poczucie, że często na przykład, jeżeli chciałam go troszeczkę rozcieńczyć i wypić jako szota, to że zostawało go trochę, więc nie wykorzystywałam w całości jego dobrodziejstwa. Albo na przykład jakoś nieumiejętnie go piłam i wtedy mi po prostu wyparzało całą buzię, bo on jest mega intensywny. Więc cudowne jest to, że właśnie marka Klaudyna Hebda wsadziła go w kapsułkę i możecie sobie po prostu taki olejek łykać. On jeszcze dodatkowo jest połączony z olejkiem eterycznym z cytryny, z witaminą E i z witaminą D. Także mamy tutaj ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym, wspieranie układu odpornościowego, mięśnie i wspomaganie zdrowia naszych kości. Także cała masa benefitów. Ja jestem zachwycona, łykałam tego mnóstwo w tym moim okresie właśnie chorobowym, więc bardzo, ale to bardzo Wam polecam.
Polecam. I też w kontekście zdrowia, to co odkryłam, dlatego że powiem Wam szczerze, że po pierwsze słyszałam o drenażu limfatycznym już od lat, bo moja przyjaciółka się tym zajmuje. Po drugie, wśród jakichś osób, które ja obserwuję w świecie wellnessowym, pojawiało się to hasło ostatnimi czasy dosyć często. I jako że ja borykam się z jakimiś takimi problemami trawiennymi, czy związanymi właśnie z zdjęciami czy stanem zapalnym po prostu w brzuchu, usłyszałam, że bardzo dobrym rozwiązaniem byłoby skorzystanie z regularnego drenażu limfatycznego, bo dla mnie po prostu ta okolica brzucha jest taką najbardziej newralgiczną, jeżeli wszelkie jakieś stresy i napięcia gdzieś mi się gromadzą, to właśnie tutaj. Więc ja wybrałam się na drenaż limfatyczny i jestem zachwycona, także ja Wam bardzo polecam, ale kilka słów jeszcze takich teoretycznych. To jest jedna z metod oddziaływania na nasz układ chłonny, która doskonale sprawdza się zarówno pod kątem leczniczym, jak i kosmetycznym. Głównym celem drenażu jest usprawnienie krążenia oraz zmniejszenie widoczności obrzęków na ciele, usuwanie nadmiaru wody z organizmu, przez to przyspieszanie metabolizmu, transfer tłuszczy, przeciwdziała chorobom i wszelkim dolegliwościom, które są związane z zastojem krwi oraz limfy. Jest to też sposób na poprawienie naszego samopoczucia i przyspieszenie regeneracji organizmu, dlatego jest szczególnie polecane w przypadku sportowców i osób aktywnych fizycznie. Dzień dobry. No i dodatkowo jest to oczywiście forma detoksyfikacji, a raczej przede wszystkim, ale właśnie dodatkowo poprawia wygląd skóry, odżywia ją, zmniejsza celulit, ujędrnia, a także wysmukla całe ciało. No, więc taka ciekawostka, jeżeli to brzmi jak coś, czego moglibyście potrzebować, to ja myślę, że fajnie jest sobie to przetestować, ale oczywiście wybrać sobie osobę, która się rzeczywiście na tym naprawdę zna. Powiedzmy, że ten drenaż jest tak z pogranicza właśnie zdrowia, wellnessu, sportu i moim dużym ulubieńcem jest, słuchajcie, moja nowa mata do jogi. Jak byłam na wyjeździe pilatesowym, to dziewczyna mówiła o tym, że jest jakaś marka z pięknymi matami do jogi. Ja mam matę, która jest stara i zniszczona i stwierdziłam, że tak, potrzebuję innej maty też dlatego, że do pilatesu, czy ogólnie ja mam dosyć mało tkanki tłuszczowej, więc często, kiedy wykonuję jakieś ćwiczenia na plecach czy na bokach, no to czuję, że potrzebuję dodatkowego, już na kolanach, potrzebuję jakiegoś takiego dodatkowego wsparcia i często maty na przykład do pilatesu są w ogóle grubsze. Więc ta mata była, trochę przypomina te takie maty, są takie maty znane, jogowe na M, Manduka. I ona przypomina tę matę, ale ma niesamowicie piękny kształt, więc kupiłam sobie w prezencie matę, która jest po prostu piękną ozdobą mieszkania. I nazywa się Hercule Studio, także bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam. No a od pięknej maty niedaleko do mody, więc jeszcze kilka słów o modzie. Słuchajcie, moim odkryciem tego miesiąca było to, że aby ubierać się odpowiedzialnie i dobrze w zimnych miesiącach, warto nosić wełnę. Więc ja nie rozstaję się z wolnymi dodatkami i dzięki temu po prostu nie marznę i dzięki temu mam o swoje zdrowie. I wspaniałą marką, o której chciałabym dzisiaj powiedzieć, jest marka B-Sides. I mam na sobie właśnie golf tej firmy, którą akurat połączyłam z koszulą w taki dosyć nietypowy sposób, ale jest mi naprawdę mega w nim ciepło, nie da się ukryć. Wełna przede wszystkim jest nie dość, że ciepła, to jest ponadczasowa, jest też bardzo jakościowa i może nam starczyć na lata, jeżeli odpowiednio o nią dbamy. Dla mnie jest tak, że oczywiście rzeczy mają nam się przede wszystkim podobać, ale myślę, że to jest bardzo ważne, jeżeli są one zgodne też z naszymi wartościami. Właśnie dlatego ja bardzo cenię sobie markę B-Sides, bo oprócz tego, że mają przepiękne wzory, to są bardzo transparentni w tym, skąd pozyskują swoje surowce, jak traktują swoich pracowników, jak w ogóle produkują swoje rzeczy, kto jest zaangażowany na poszczególnych etapach produkcji, edukują w zakresie tego, jak o tę wełnę dbać, oferują też wsparcie w tym, jak o te produkty zadbać tak, żeby nam starczyły na lata. Także jest to ogromna, ogromna baza wiedzy i naprawdę taka prawdziwie, moim zdaniem, odpowiedzialna i życzliwa marka, więc wydaje mi się, że jeżeli możemy zdecydować i wybrać, jakby jak głosujemy swoim portfelem, to warto głosować właśnie na takie brandy. Także ja mam też w filmie sprzed tygodnia w outfitach pokazywałam ten golf i jeszcze jeden golf w różnych stylizacjach, także możecie sobie tam oczywiście zajrzeć. I jeszcze jedną moją inspiracją modową jest wielka torba Le Brand, którą Wam też pokazywałam już parukrotnie. To jest torba taka trochę z serii Mom Bag, bo to jest gigantyczna torba, do której zmieści się serio... Mi się tam zmieściła walizka podręczna, więc nie powiem, że noszę na co dzień walizkę podręczną, ale miałam taką sytuację. Więc uwielbiam ją, jest też w bardzo modnym bordowym w tym sezonie kolorze.
Możecie wybrać sobie oczywiście przeróżne, ale jest przepiękna, jest bardzo jakościowa, jest mega pojemna i myślę, że będzie taką moją też torbą podróżną, także dla mnie to była super inwestycja. Bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam. I na sam koniec dla mnie ważne jest to, żeby sobie tworzyć taki miły nastrój w domu jesienią. Dbam o to, żeby zapalać sobie jakieś świeczki, kadzidła i puszczać sobie muzykę. I dajcie znać, czy macie ochotę, żebym podzieliła się takimi sposobami na to, jak przetrwać takie zimowe wieczory, bo mam w głowie bardzo fajny film o tej tematyce. Ale no właśnie, playlisty, muzyka są dla mnie bardzo, bardzo istotne. Właśnie szczególnie w tym czasie. I powiem Wam szczerze, takim moim odkryciem i bardzo też symbolicznym momentem z tego miesiąca był koncert Krzysztofa Zalewskiego przy okazji premiery jego kolekcji dla marki biżuterii Yes. Ja nigdy nie miałam okazji słuchać go na żywo. Pamiętam go sprzed miliona lat, ja byłam dzieckiem i wygrał Idola. Natomiast było to dla mnie poruszające doświadczenie. Prawie tak poruszające jak spacer jesienny, także robimy klamrę kompozycyjną. Ale tak, nie, śmieję się oczywiście. Niesamowicie talentowany człowiek z tak wspaniałym warsztatem. Ja byłam już nie tyle w szoku, ale byłam zachwycona. I jego wykonanie piosenki Halo Beyoncé to było coś niesamowitego. Więc tak chciałam się podzielić, słuchajcie, na koniec. I mam do Was oczywiście zachętę, jeżeli macie ochotę podzielić się tym, co Was zainspirowało w tym miesiącu, dajcie koniecznie znać, albo jeżeli macie jakieś przemyślenia odnośnie tego, o czym ja dzisiaj mówiłam, czy też dodatkowe pytania na temat rzeczy, o których ja mówiłam, to oczywiście z przyjemnością odpowiem na Wasze pytania w komentarzach, albo zrobię na ten temat jakiś dodatkowy materiał. Ja bardzo Wam dziękuję, udało mi się nie stracić głosu i my widzimy się już za tydzień w kolejnym filmie. Trzymajcie się zdrowo, oglądajcie fajne filmy, słuchajcie fajnej muzyki, jedzcie pyszne rzeczy. Mua.